Mamy Dawno się bardzo. nie widzieliśmy po prostu. To też fakt, ale mamy, słuchajcie, bardzo, bardzo ciekawy temat notabene i wcale nie rozmawialiśmy o powrocie do szkół. O tym zaraz. O tym zaraz, dokładnie. O tym zaraz będzie. Natomiast temat był taki, jak sobie radzić, jeżeli ktoś jakby jest wege, a i ma dzieci, prawda? I czy te dzieci również powinny być wege i czy są wege i czy tak rzeczywiście to wege, tak, da radę i to, czy to jest proste. Oczywiście ja mówiłaś, że wcale nie jest proste, bo tak jak mówię, moja żona jest wege, ja jestem taki wege na 80%, chyba że jest grill, to wtedy to moje wege na przykład niekoniecznie, aczkolwiek nie czuję żadnej presji w jedną i drugą stronę, natomiast rzeczywiście dzieciakom staramy się przemycać te warzywa, ale póki co jeszcze do wegetarianizmu nie dorośli. A może i dobrze, bo w sumie będąc wege, jeszcze też trzeba dbać, żeby te rośliny strączkowe i inne tak naprawdę nam zastąpywały te wszystkie białka i tak dalej, które są potrzebne. To jest ciekawe, wiesz co, Sylwestrze, dlatego że ludzie mnie czasami pytają, jak sobie radzę z niejedzeniem mięsa, a ja normalnie jadam mięso, chyba nie wyglądam. Stop, to widocznie ewentualnie, znaczy słuchaj, patrząc na twoją figurę, a mimo wszystko pamiętam jeszcze z live'a, jak wyglądasz, tak więc figura modelki, to rzeczywiście wyglądasz jak wegetarianka. W kamerce tego nie widać. W kamerce tego nie widać, chyba że kiedyś zrobimy takiego live'a, wiesz, gdzie będzie dalej. Nie, po prostu pora, żeby wróciły szkolenia stacjonarne. Aczkolwiek tak, rzeczywiście człowiek w odróżnieniu do zwierza, ja to tak powiem, jak jest wege, jest szczupy, bo jeżeli przejrzymy wszystkie zwierzątka, które są roślinożerne, to one do najszczupejszych nie należą, nie? Jakbyśmy tak popatrzyli, słonie, hipcie i tym podobne, prawda? A no nie wiem, czy to jest ten kierunek, w którym chcemy podążać, ale dobrze, zostawmy może kierunek odżywiania, bo to ja nie jestem specjalistką zupełnie. Ja też nie, natomiast chciałem tak zgrabnie przejść do zwierzątek, a od zwierzątek to już blisko do robotów i słuchajcie, jak zawsze ja jako ten człowiek od ogłoszeń parafialnych i reklam chciałem powiedzieć, że jeżeli zdecydujecie się w maju nabyć sprzęt, w tym przypadku taką fajną podłogę interaktywną SmartFloor, między innymi nawet ja dzisiaj w szkole na niej pracowałem, to słuchajcie, do tego SmartFloora na hasło zainspirowani dostajecie robota Cody Rocky, takiego kotka albo pandę, jak kto woli, zupełnie gratis. Przy zamawianiu w sklepie Mentora lub przez handlowców Mentora wystarczy to hasło podać. Ja zniknęłam, bo poszłam po mojego Cody'ego, ale okazuje się, że dawno się nim nie bawiliśmy i nawet kurcze oczka mu się nie pokazały. Chyba muszę go naładować. Ale jeżeli świeci, to może ma inny kod wgrany na przykład. A, może dzieci mu skasowały oczy i może on nie widzi po prostu. Masz rację, muszę to sprawdzić. Tak, więc tak jest. Dobra, słuchajcie, na koniec będzie ankieta, tam będzie ukryty link do certyfikatu. Jak zawsze, słuchajcie, i oczywiście będzie dostępne nagranie od jutra. Tak więc zostawiam was w najlepszych rękach i najlepszej polonistki w Łodzi. I nie tylko, słuchajcie, bawcie się dobrze, miłego wieczoru. Z tą najlepszą polonistką to Sylwester jak zawsze przesadza, ale dobrze, trzymajmy się tego, że polonistka to jest faktem, a fakty nie kłamią. Okej, okay. Czy współpraca się opłaca? Taki temat dzisiejszego spotkania. Współpraca na przykład z bajką zawsze się opłaca, być może się okaże, że za chwilę wyłączy coś i nie będziemy w ogóle mogli tutaj wspólnie być, więc z góry was przepraszam, jeśli mój kot coś uczyni nieoczekiwanego. No właśnie, ta współpraca, o której przygotowując się do dzisiejszego webinaru myślałam, że jest współpracą w gruncie rzeczy na płaszczyźnie wirtualnej. Przyzwyczajona do tego, co mieliśmy od marca ubiegłego roku, z drobną przerwą, szczególnie rozważałam takie formy działania, które będą angażowały jak największą liczbę dzieciaków w naszym zespole. Bo przecież wiadomo, że tak na dobrą sprawę, mimo tego, że byliśmy na odległość, że nie mogliśmy się spotkać, a nie mogliśmy tak naprawdę spojrzeć sobie prosto w oczy, a z tym za chwilę opowiem wam anegdotę, no to ta współpraca i to budowanie relacji było bardzo ważne. Teraz czas na anegdotę. Dziś spotkałam się z moją wychowawczą klasą i ponieważ oni w nauczaniu hybrydowym obowiązującym od dziś w całym kraju, w klasach od 4 do 8 oraz licealnych, moja wychowawcza klasa z klasą 7,
I właśnie kierując słowa do jednej z uczennic mówię, teraz poproszę wypowiedz się na temat, a ona tak na mnie patrzy, ojej, i kiedy pani patrzy na mnie, to pani patrzy naprawdę na mnie, a nie tak, że pani patrzy w kamerkę i patrzy pani na wszystkich. Więc to jest ta różnica, na którą wszyscy chyba czekaliśmy, a ja nie ukrywam, że dziś z ogromną przyjemnością poprowadziłam kilkugodzinne warsztaty dla mojej klasy wychowawczej po to, żeby to wejście w nauczanie stacjonarne, te pierwsze lekcje w szkole były przyjemne. Na własne potrzeby stworzyłam sformułowanie zrównoważony powrót do szkoły, czyli relacje, ale relacje, a w oparciu o nie, no jednak jeszcze troszkę tej edukacji, troszkę jednak nauki, bo to jest chyba istotą rzeczy, ale bez sprawdzianów, bez ciśnienia, bez sprawdzania notatek, a więc mam nadzieję, że do wakacji jakoś wspólnie dotrwamy. I muszę wam przyznać jeszcze tak na wstępie, może napiszcie na czacie, czy też dzisiaj byliście stacjonarni, widzieliście się z waszymi uczniami. Moi uczniowie powiedzieli dziś, że bardzo, bardzo się cieszą, że się spotkaliśmy. I muszę wam powiedzieć, że warsztat o tyle był zaskakującym dla mnie wydarzeniem, że po pierwsze to oni sami poprosili o taki warsztat, który ja i tak miałam w planie zorganizować, a po drugie zupełnie luźno rzuciliśmy, dobrze, to może spotkamy się, porozmawiamy, przyniesiemy coś pysznego do jedzenia i wyobraźcie sobie, że oni przynieśli upieczone własnoręcznie babeczki i ciasteczka po to, żeby się nimi podzielić, po to, żeby wszystkim nam było przyjemniej. To było niesamowite dosyć doświadczenie. Ale tak jak powiedziałam, kiedy planowałam dzisiejsze spotkanie, myślałam o formach współpracy wirtualnej i to od nich będę chciała zacząć, a potem opowiem wam kilka słów o takich formach pracy, które są do wykorzystania i online, i offline tak naprawdę, ale o tym również, co dziś na warsztatach z moją klasą się zadziało. Być może uda wam się wykorzystać któryś z tych pomysłów na waszych zajęciach. Jamboard. Nie wiem, czy znacie Jamboard. Jamboard to takie darmowe narzędzie od Google. Myślę, że wprawieni w roczną pracę na online'ach, na Teamsach, na Zoomach, różnie, na Classroomach, być może spotkaliście się z tym narzędziem. Jamboard jest jednym właśnie z narzędzi ze stajni Google. Obok prezentacji, oprócz otwartych dokumentów, jest to taka właśnie kolorowa tablica. Dlaczego warto ją wykorzystywać do współpracy? Dlaczego warto wprowadzać ją na zajęcia? Tutaj widzicie akurat wypracowane elementy z zajęć w klasie piątej. Moi uczniowie już na tyle sprawnie sobie radzili, że sami potrafili założyć taki Jamboard i sami potrafili robić na nim notatki. W mojej ocenie te dokumenty w chmurze są znacznie lepsze, aniżeli whiteboard, czyli ta biała tablica, którą nam oferuje na przykład Zoom, głównie dlatego, że dokument w chmurze nie zniknie. A czasami bywało tak, że pracując w pokojach, kiedy kończył się czas tej pracy, czyli kiedy zamykane były pokoje, biała tablica nie zdążyła zostać zapisana i gdzieś ulatywały te treści na niej zapisane. W dokumencie w chmurze tak się nie stanie, po prostu przerzuci nas do głównego pokoju, ale nasze informacje zostają, czy to, co zebraliśmy. Zatem tutaj mamy właśnie taki przykład, akurat były podane zdania i trzeba było wypisać, a właściwie nie zdania. Pracowaliśmy nad wierszem, dlaczego ogórek nie śpiewa, a z tego wiersza uczniowie wypisywali określone części mowy, grupując je, tak jak widzicie, odpowiednio kolorami. Nie jestem pewna, czy kiedykolwiek pracowaliście na Jamboardzie. Chciałabym, żebyście teraz spróbowali, czy to w ogóle da się zrobić. I poproszę, byście odpowiedzieli, prześlę wam za chwileczkę link, byście odpowiedzieli na karteczce kolorowej, która będzie do przyklejenia, jak się dziś macie. Bardzo jestem ciekawa, jak się dziś macie. Na czacie przesyłam link i za chwilę pokażę wam, jak to będzie wyglądało. Jedyny minus, który spotkałam Jamboarda, jest taki, że jeżeli pracujemy na telefonie,
No to może się okazać, że będzie wymagane pobranie aplikacji. Natomiast jeśli pracujemy na komputerze, to tak naprawdę bez logowania się możemy zamieszczać na tablicy rozmaite treści. Ciekawa jestem, czy uda Wam się coś napisać. Dajcie znać, czy Jamboard działa. Mam nadzieję, że dobrze ustawiłam opcję edycji. Jak się dziś masz? Widzę, że już zostało przesunięte. Kilka osób dołączyło. O, świetnie, pojawiają się pierwsze odpowiedzi. Pokażę Wam. Jamboard jest świetny, oczywiście, że jest świetny. Mam nadzieję, że uda mi się podzielić z Wami ekranem. I wtedy będziecie mogli zobaczyć, co tutaj się dzieje. Ok, ponakładały nam się karteczki jedne na drugie, średnio fatalnie. Zniknęła karteczka, jak się dziś czuję. Nie szkodzi. Jak dodać swoją notatkę do Jamboarda? Zobaczcie, tutaj mamy po boku takie menu po lewej stronie. Wybieramy kształt, który jest podobny do karteczki Post-it. Znacie te karteczki takie przyklejane. To jest po prostu notatka. Wybieramy. Jak się dziś masz? Oczywiście udało mi się wykonać literówkę. Kiedyś uczniowie, kiedy widzieli na żywo, jak piszę, powiedzieli: ojej, ale pani robi literówki. Ja mówię: owszem, kiedy szybko piszemy, robimy literówki. Każdy z nas robi. Zmęczona, zniechęcona. Okej. Fatalnie, jest mi źle, dziwnie, wyśmienicie. Zobaczcie, tak naprawdę prosta sprawa. Dwa kliknięcia i mamy odpowiedź. Ta odpowiedź jest anonimowa. Tak, można sobie je segregować, przesuwać. Nareszcie wróciła energia. Szybkie narzędzie do porządkowania, do zbierania informacji. Tu mamy akurat pytanie, jak się dziś masz, ale można na tej samej zasadzie budować, oprócz tego, co już widzieliście, tak? Części mowy. No to na przykład można zrobić powtórzenie z lektury. Ale można też zebrać informacje dotyczące filozofii antycznej czy średniowiecznej, czy wszystko jedno. Tak naprawdę temat jest tutaj elementem drugorzędnym. Chodzi o to, że angażujemy wszystkich naszych uczniów i każdy w swoim czasie pracuje po prostu zwyczajnie z bólem głowy. To teraz szybka historia. Dziś podczas warsztatów jednym z zadań było: jakim Pokemonem jesteś? Ponieważ moi uczniowie, nie wiem jak wasi, ale uwielbiają Pokemony, to też pojawiło się zadanie: narysuj, jakim Pokemonem jesteś. I po prostu, cóż, i po prostu uczniowie rysowali, mogli sobie wymyślić tego Pokemona, ale mogli też zainspirować się istniejącymi już Pokemonami. Przypomniałam sobie, ja słabo się znam na Pokemonach, ale znam kilka. Jest taki jeden, który nazywa się Psyduck. I Psyduck ma taką właściwość, że ma ataki psychiczne, czyli dostaje wielkie migreny. Im bardziej się go zdenerwuje, tym większej migreny dostaje. A ponieważ dzisiaj bolała mnie głowa, to jest odniesienie do tego, co pojawiło się na jednej z tablic, powiedziałam: uważajcie, bo jestem dziś Psyduckiem. I może się okazać, że naprawdę rozboli mnie głowa i wtedy będzie bardzo źle. No i uczniowie się śmiali, że skoro tak bardzo boli mnie głowa i może być bardzo źle, to może ja nie jestem Psajdakiem, tylko jego ewolucją. Zupełnie nie pamiętam, czy jest taka ewolucja i w ogóle miałam wrażenie, że troszeczkę nie wiem, o czym do mnie mówią. Przywiązałam się do Psajdaka i to by było na tyle. Niemniej, no właśnie. A Jamboard właśnie wołał o zainstalowanie aplikacji. To jest ten minus, który jest związany z pracą na smartfonie. Zresztą jest to taka moja konkluzja związana z innymi również narzędziami. Za każdym razem, kiedy chcę pracować na telefonie z którymś z google'owych komponentów, a czy to będzie dysk, czy to będą dokumenty, muszę sobie odpowiednią aplikację pobrać. Są to aplikacje darmowe, to prawda, ale no. Ta wersja
komputerowa nie wymaga instalacji, natomiast wersja mobilna owszem. Natomiast kiedy już mamy zainstalowaną tę aplikację, nic nie stoi na przeszkodzie, by swobodnie sobie działać. Za to lubię Jamboard. Jamboard bardzo dobrze właśnie pozwala na uporządkowanie informacji. Zerknę jeszcze na chwilę, czy coś nowego się pojawiło, jak Wam poszło. Całkiem dobrze poszło. Mimo tego, że nie wszyscy czują się fantastycznie, ale jest to dla mnie absolutnie zrozumiały stan. Inny pomysł, nadal ze stajni Google'a, to prezentacje, w których znów można robić cuda i w których znów można angażować cały zespół i pozwalać na pracę w swobodnym tempie, własnym tempie, najzwyczajniej w świecie. To, co tutaj widzicie, to przykładowa praca moich podopiecznych, właśnie mojej potwornie fajnej klasy, klasy siódmej. A oni takie opowiadanie pisali. Najpierw wymyślili bohatera, nazwali go Huba Buba, a potem tworzyli jego przygody. Podzieliliśmy się w taki sposób, że każdy odpowiadał za jeden slajd tego opowiadania. Każdy z uczniów miał napisać swój fragment przygody i wyglądało to tak, zaraz Wam pokażę, jak wyglądał sam dokument. Wyglądało to tak, że znów młodzi ludzie dostali ode mnie udostępniony link. Żeby ten link móc otworzyć, nie trzeba było mieć konta. Wystarczyło tak na dobrą sprawę. Udostępniasz swój ekran. Super, nie to chciałam zrobić. Zamyśliłam się, ale to nic, zrobię to jeszcze raz. Każdy z moich uczniów miał jeden slajd do wykorzystania. I tak pracowaliśmy. Najpierw pracowaliśmy na zajęciach, a właśnie wymyśliliśmy tego bohatera, pierwszą, jakiś zaczątek przygody, a potem, kiedy dzieciaki właśnie miały udostępniony link, pisały tę historię same dalej. Cześć, jestem Hubert, ale nikt się tak do mnie nie zwraca. Przyjaciele mówią do mnie najczęściej Huba Buba, pewnie dlatego, że jestem fanem tej gumy owocowej. Chodzę do klasy szóstej, a w mojej szkole wszyscy mnie znają. Podobno mój styl się wyróżnia, a ja po prostu lubię kolor żółty i jeździć na desce. I tak dalej, i tak dalej. Po prostu młodzi ludzie stworzyli opowieść, jak widzicie, podpisali sobie swoim imieniem każdy slajd, tak żeby można było zidentyfikować, kto za co odpowiadał. Podpisali je sobie, tworzyli tę historię dalej, mieli obligatoryjnie wprowadzić elementy dialogowe, mieli też zakreśloną minimalną liczbę linijek do zapisania, tak żeby się nie okazało, że ktoś napisał tylko jedną czy tam dwie linijki. Aha, no jak widzicie, nie wszyscy się wywiązali, jeszcze nie wiem, o czym będę pisać, ale już sobie zarezerwowałam na przykład. Ale byli też tacy sprytni, którzy napisali dalszą część, pozostawiając jakieś pole manewru pozostałym uczniom. Całkiem sprawnie to poszło. Każdy mógł pracować we własnym tempie. Część stworzyła na zajęciach, część tworzyła w domu. Natomiast każdy miał szansę się wykazać, każdy miał szansę na dopisanie swojej części historii. Każdy mógł poczuć się też elementem zespołu. Bez niego ta historia mogła po prostu dalej się zwyczajnie nie potoczyć. Powiem Wam szczerze, że te prezentacje są również o tyle dobrym rozwiązaniem, że już abstrahując od tego, że teraz pracowaliśmy zdalnie i każdy z uczniów siedział w swoim domu, nie było możliwości, by pochylili się nad kartką i pracowali wspólnie, choć akurat uważam, że w tym przypadku to dobrze, to bardzo lubię jeszcze te prezentacje wykorzystywać na przykład podczas realizacji projektów, w których biorą udział różne szkoły. I wtedy zadaniem poszczególnych zespołów jest napisanie kolejnych fragmentów opowieści. W ten sposób powstało opowiadanie dotyczące wycieczki w górach w ramach projektu Czy wiesz, co czujesz? Projektu eTwinning, który realizowaliśmy bodaj w zeszłym roku. Myślę, że to dobre rozwiązanie. Dobre i sprawdzone. Nie wiem, czy znacie, nie wiem, na ile się nim posługujecie. Oprócz tego, że można pracować na prezentacjach
Google, można też pracować w dokumentach, a natomiast chyba wygodniej jest pracować w prezentacji, kiedy każdy zajmuje się swoim slajdem, aniżeli na jednym dokumencie tekstowym, gdzie po prostu uczniowie mogą sobie wzajemnie przeszkadzać w tworzeniu. A jeśli jesteśmy przy prezentacjach od Google, to myślę, że znacie również prezentacje od Canvy. Z tym, że Canva wymaga już niestety zalogowania, posiadania konta w aplikacji. Na szczęście konto to jest darmowe, a właściwie jedyną walutą, którą musimy zainwestować w posiadanie konta tego najbardziej podstawowego w Canvie, jest nasz adres mailowy. Natomiast Canva jest o tyle ciekawa, że posiada bardzo bogate zasoby grafiki. Nie tylko takiej grafiki pod tytułem ilustracje, ale też grafiki jako elementy poszczególne. Tutaj akurat widzicie grafikę, właściwie fragment prezentacji, którą też za chwileczkę Wam pokażę. Prezentacji przygotowanej przez uczniów klasy drugiej liceum na podsumowanie omawiania lalki Bolesława Prusa. Ale takie prezentacje, żebyście sobie nie myśleli, że to jest bardzo trudne i dlatego tylko licealiści się zajmują tego typu ekstrawagancjami, jak prezentacja w Canwie, tworzyli również na przykład moi piątoklasiści w ramach Alicji w Krainie Czarów. Dlaczego ważna jest praca z prezentacją, czy taką, jak teraz widzicie, tą prezentacją Canwy, czy z prezentacją googlowską? Otóż wyobraźcie sobie, że tak na dobrą sprawę powiedziałam moim uczniom tylko i wyłącznie tyle. Bardzo by mi zależało, żebyście w ramach najbliższych dwóch lekcji przygotowali prezentację, w której będą zawarte najważniejsze informacje związane z lekturą. Piątoklasiści natychmiast podzielili się pracą. Znalazła się tam jedna taka dziewczynka, która jest naturalnym liderem, bo ani w żaden sposób nie została przeze mnie wytypowana, ani ta rola nie została jej narzucona, ani klasa od niej tego nie wymagała. Ona po prostu natychmiast ogarnęła i powiedziała tak, okej, kto chce zrobić na temat autora? Kto chce zrobić na temat bohaterów? Kto chce zrobić na temat, no nie wiem, już nie pamiętam dokładnie, co oni tam jeszcze postanowili zawrzeć. Kto przydzieliła konkretne role konkretnym osobom? Aha, było jeszcze na pewno coś o adaptacji i o tych postaciach w adaptacji. I dzieci poszły pracować. Jedno było tylko zastrzeżenie, dotyczyło tego, że nie wolno było wykorzystywać elementów, które są odpłatne, no ale związane było tylko to i wyłącznie z tym, że nie moglibyśmy prezentacji później po prostu obejrzeć. Dodatkowo, no właśnie, oprócz tego, że każdy z uczniów przygotowywał swój slajd, to było jeszcze tak, że no, musieli się dogadać, to jest jasna sprawa, ale było też tak, że jeżeli ktoś miał rozleglejszy temat, to mógł we współpracy z drugą osobą, czyli mogli w parach pracować nad swoimi elementami i też nie stanowiło to żadnego problemu. Pokażę Wam, jak taka prezentacja z lalki wyglądała, bo specjalnie ją dla Was tutaj zachowałam, żeby się z Wami podzielić. Powiem tak, bardzo mnie to zawsze satysfakcjonuje, kiedy widzę, jak moi uczniowie ze sobą rozmawiają, współpracują. W wersji najbardziej podstawowej, jak widzicie, ta prezentacja wygląda tak, wersji roboczej, ale kiedy zaprezentujemy standardowo, po prostu otrzymamy całą prezentację, złożoną akurat tutaj z 10 slajdów, a to dlatego, że uczniów w klasie drugiej L nie mam zbyt wielu, ale zobaczcie, dogadali się, ktoś się zajął genezą, ktoś opisał bohaterów, ktoś zajął się tematyką utworu, ktoś inny czasem miejscem akcji, i Wokulskim, i hasłami pozytywistycznymi. Trzeba było ostatecznie wybrać również, którym szablonem się zajmiemy. Takie rzeczy zajmują młodym ludziom wiele czasu. Nie wiem, czy wy macie tego świadomość, ale treści merytoryczne to jedna sprawa, a zdecydowanie na jakim rodzaju prezentacji będziemy pracować, to jest zupełnie drugorzędna sprawa, właściwie pierwszorzędna sprawa, no bo najpierw musimy zdecydować, jak chcemy, żeby ta nasza prezentacja wyglądała.
Pokazuje mi, ups, wygląda na to, że twoje połączenie jest niestabilne, więc dajcie znać, czy w ogóle mnie widać i słychać. Ktoś pisze wiadomość, znaczy, że w ogóle mam jakieś połączenie z internetem, ale nie wiem, czy na tyle dobre, żeby było wszystko w porządku. Dobrze widać. Wszystko dobrze widać i słychać. Dziękuję ci, Sylwestrze. Tak, wybór szablonu zawsze trwa najdłużej, to prawda. Mam jeszcze takie doświadczenie, już zupełnie nie z prezentacjami ani w Canwie, ani w Google, ale na przykład z pracą na platformie WordArt. Nie wiem, czy znacie WordArt. Jeśli nie, to zerknijcie, bo to też jest ciekawa propozycja. Napiszę wam na czacie. Tam zwykle najwięcej czasu zajmuje wybranie czcionki, choć w Canwie to też zawsze zajmuje dużo czasu, wybranie czcionki, wybranie kształtu, z którym będziemy pracować. To jest po prostu jakaś niemożliwa historia. No i przy okazji nauczanych treści, czyli przy okazji tego, co merytorycznie chcemy uzyskać, jaki efekt, jaki cel nam przyświeca, tak, do jakiego efektu dążymy, mamy też pracę na kompetencjach miękkich, czyli na elementach związanych ze współpracą, współpracą w chmurze, z decydowaniem, z dzieleniem się pracą, z odpowiedzialnością za to, co jest do zrobienia. No to tak, z elementów, gdzie trzeba się wykazać wiedzą. Ciekawa jestem, a właściwie jestem przekonana, że to narzędzie znacie. Oj, nie przerzucił mi się slajd, a to czemu? Tak mi się stało. Ciekawa jestem, czy słyszycie, jak moje kocisko miauczy, nagle postanowiło teraz się aktywnić. Ach, bo pada deszcz, a ona uwielbia wychodzić na balkon, odkąd zamontowana jest siatka. Menti, czyli Mentimeter, prezentacje w chmurze, a właściwie to chmura składająca się z słów. Słów skojarzeń, słów odpowiedzi na zadane pytanie. Tu akurat macie chmurę dotyczącą najnowszego realizowanego przeze mnie projektu, projektu Emocje jak malowane. Jednym z zadań było no właśnie, wpisanie odpowiedzi, jakie znasz nazwy emocji. No i uczniowie wpisywali, jak widzicie, 97 osób wzięło udział w takim, nie wiem czy badaniu, ale postanowiło wypełnić ankietę. A teraz będę miała pytanie do was. Żebyście mogli na nie odpowiedzieć, prześlę wam link na czacie. Ważne jest to, że niestety linki do Mentimeter mają krótką ważność, krótką przydatność. To znaczy, że przez 2 dni będzie działał ten link albo kod, tak jak widzicie, tutaj jest też kod zawarty wyżej, bo linkiem można się podzielić na 2 sposoby, czy tym pytaniem. Albo poprzez link, tak jak ja to zrobiłam, a właściwie na 3 sposoby. Albo poprzez link, albo poprzez kod QR, albo poprzez taki kod, jak widzicie na slajdzie. Zależałoby mi szalenie, abyście teraz kliknęli w ten link, który macie na czacie i odpowiedzieli na pytanie. Za co lubię mentorowe webinary? W 3 słowach. Najlepiej by było, gdyby były to rzeczowniki w mianowniku, bo wtedy w sposób naturalny będą się one układały w chmurę i najczęściej udzielane odpowiedzi będą największe. Dajcie mi znać, czy to w ogóle zadziałało, bo nikt na razie nie pokusił się o swoją odpowiedź. I ciekawa jestem, czy może to nie działa, czy ja coś może popsułam, no właśnie, czy jesteście już, działa, dziękuję bardzo, czy jesteście już zmęczeni i myślicie sobie, dobra, znamy Mentimeter, nie trój kobieto, idźmy dalej. Szanuję również takie podejście, tylko dajcie znać. Ja tylko dodam, osoby, które oglądają nas na Facebooku, link znajdziecie na profilu Fundacja Inspirujemy lub na profilu Mentor Systemy Audiowizualne. Tam w komentarzu te linki są wklejone. Dzięki. A ja czytam komentarz, który się pojawił. Ostatnio u mnie jest sporo prac w grupie. Najtrudniejsze jest wzbudzić zaangażowanie wśród większości, wszystkich w grupie, to prawda. Wkład pracy jest naprawdę duży. Jeśli też stawia się ocenę za tę pracę, to jest to bardzo trudne działanie. Więc powiem wam tak, zauważyłam również, że praca w grupie jest pracą coraz trudniejszą. Bardzo zależy to od zespołu, bardzo to zależy od składu grupy.
I są takie osoby, które bez względu na to, do jakiego zespołu trafią, nie pracują, ale są też takie osoby, które bez względu na to, do jakiego zespołu trafią, pracują. Ponieważ w szkole, w której pracuję, nie ma tradycyjnie rozumianego oceniania, więc moi uczniowie wiedzą, że tak naprawdę za to, że podejmą jakieś działanie, otrzymają informację zwrotną, albo właściwie, że zostanie udzielona informacja zwrotna dotycząca tego, co zrobili. Przestali bać się mówić o tym, że proszę pani, w mojej grupie dzisiaj tak naprawdę wszyscy mieli wyłączone mikrofony i kamerki, tylko ja postanowiłem podjąć się wykonania zadania. I bardzo ich za to szanuję, bo uważam, że jest to bardzo trudne, ale z drugiej strony uczciwe. Jest pogłos. Bardzo mi przykro, nie mam na to wpływu. Nie wiem, czy u wszystkich jest pogłos. Może to wynika ze sprzężenia z jakimś innym sprzętem. Nie mam pojęcia. Także myślę sobie, jest okej, dziękuję. Także myślę sobie, że tak naprawdę rzeczywiście łatwiej było zaangażować młodych ludzi podczas, na początku zdalnego nauczania do pracy w grupie. Teraz jest to trudniejsze zadanie. Mam tego świadomość, ale nie poddaję się mimo wszystko, tak? Zachęcam do tego, by nadal próbować. Poza wszystkim myślę, że ten czas, który został nam dany, ten czas czerwcowy, tak na dobrą sprawę będzie idealnym momentem, by spróbować znów nauczyć młodych ludzi tego, jak można pracować w grupie, jakie są tego korzyści. O wow, super, mam kilka odpowiedzi, a właściwie mam 20 odpowiedzi, którymi się z chęcią z wami podzielę, tylko podzielę się ekranem, a potem wrócimy. Słuchajcie, pokażę wam też, jak można właśnie udostępnić Mentimeter. Właściwie co się tu dzieje. Jak widzicie, mamy tutaj liczbę udzielonych odpowiedzi. 20 osób zdecydowało się odpowiedzieć. To, co jest najczęściej udzielaną odpowiedzią, pojawia się zawsze jako największe słowo w naszej chmurze. No i super, rzeczowość, konkret, inspiracje, ciekawość, prowadzący, pomysłowość, profesjonalizm, kreatywność, ciekawe pomysły. Aha, jest ograniczenie liczby znaków, więc nie każda odpowiedź prawdopodobnie się zmieściła. Fajne, inspirujące, atmosfera, rzetelność, kompetencja, fachowcy. Super, myślę, że w imieniu swoim i Sylwestra serdecznie dziękuję za takie opinie. Oczywiście, żeby udostępnić, to prosta sprawa, klikamy share. No i cóż, albo możemy skopiować link, albo możemy pobrać kod QR, który tutaj widzicie, albo możemy, i to jest chyba jedno z prostszych rozwiązań, poprosić naszych uczniów, żeby weszli na stronę menti.com i posłużyli się kodem, ten, który jest widoczny na slajdzie. Żeby móc utworzyć taką bardzo, bardzo prostą prezentację w Menti, w której będziemy zbierać właśnie informacje czy pomysły, wystarczy założyć darmowe konto. No i już tak naprawdę, tak? Tworzymy prezentację i na slajdzie będziemy mieli zebrane informacje. I znów, jest to narzędzie o tyle ciekawe i o tyle skuteczne, że po prostu uczniowie nasi spokojnie sobie działają, spokojnie, anonimowo, każdy w swoim czasie, a my dostajemy informację zwrotną, tak jak ja otrzymałam teraz informację zwrotną na temat tego, co myślicie o webinarach mentorowych, o inspirujących webinarach. Tak to wygląda. No dobrze, ale online online'ami, ten czas powoli przemija. I mamy wielki powrót do świata offline. I co w tym świecie offline moglibyśmy zrobić? Oczywiście znamy masę narzędzi i mamy ogromną liczbę pomysłów, jak pracować offline z naszymi uczniami. Powiem wam tylko o takich bardzo prostych patentach, które sprawdzają się u mnie i które zostały między innymi dziś wykorzystane podczas naszych warsztatów. To, co widzicie z przodu, takie karty, które kiedyś sobie narysowałam, było dzisiaj jednym z
zadań rozgrzewkowych, takich zadań, żeby uczniowie w ogóle zechcieli przemówić, choć okazało się, że to nie do końca było potrzebne, bo moja potwornie fajna klasa siódma miała ogromną potrzebę rozmawiania ze sobą i powiem szczerze, że dziś dwu lub trzykrotnie musiałam powiedzieć, słuchajcie, bardzo chyba będę za chwilę żałować tego, że nie mogę was wyciszyć, ponieważ nie byłam w stanie wszystkich ich przekrzyczeć, kiedy w jednym momencie postanowili podzielić się z sąsiadami tą myślą i refleksją, która akurat w tym momencie się urodziła. Niemniej, wracając do tych kart, które można sobie przygotować samemu, tak jak widzicie, bardzo proste symbole, no bo co widzimy? Igłę z nawleczoną nitką, jakaś świeczka, jakiś las, jakaś płacząca kobieta. W zupełnie innym celu przygotowane karty. I tu też krótka historia. Kiedyś, kiedy nie miałam jeszcze kart Dixit, teraz jestem już posiadaczką zestawu, nawet nie jednego, bardzo chciałam mieć takie karty metaforyczne i stworzyłam sobie, tak jak widzicie, narysowałam, zalaminowałam i mam. A dziś trzeba było opowiedzieć, wylosować sobie kartę. Uczniowie nie widzieli, co jest pod spodem, losowali jedną karteczkę i ich zadaniem było opowiedzenie historii. Jeden dzień z życia przeciętnego nastolatka w trakcie zdalnego nauczania. To, co oni wymyślili, to przekracza po prostu moje możliwości. Ja bym w życiu na to nie wpadła. 100 lat bym myślała i bym nie wymyśliła. A oni szybko stworzyli historię, w której jeden z obecnych podczas zajęć chłopców, jeden z kolegów, poczęstował innych zatrutym jabłkiem, ale oni byli mądrzy i postanowili nie zjeść tego jabłka, ale strzelać do niego z łuku, ponieważ jeden z uczniów wylosował łuk. Inny miał krzesło, więc powiedział, że będzie z tego łuku strzelał w pozycji siedzącej, a jeszcze inny powiedział, że coś tam. Potem okazało się, że jednak nie do końca to jabłko zatrute nikomu nie zaszkodziło, że jednak ktoś został no, otruty, po prostu zamordowany, ale potem jakby został wrócony do życia. Więc po pierwsze kreatywność naszych uczniów nie zna granic, po drugie takie opowiadanie historii, w której jedno zdanie musi dotyczyć drugiego, nie tylko pobudza kreatywność, ale pozwala też na zbudowanie takiej swobodnej atmosfery. Poza wszystkim pozwala każdemu z młodych ludzi wypowiedzieć się. Bo nie wiem, czy w waszych klasach też tak jest, ale na pewno, bo to w każdej klasie działa podobny schemat, że mamy liderów i ci liderzy najczęściej odpowiadają na nasze pytania, są chętni, by wykonać jakieś działania. Nie wiem, zarządzają tym, co ma się wydarzyć, a przecież chodzi o to, żeby każdy z młodych ludzi był aktywny na miarę swoich możliwości. To zadanie na pobudzenie takiej aktywności pozwala. Pozwala również tę aktywność ukierunkować, no bo dzisiaj mogli mówić wszyscy naraz i opowiadać swoje historie, ale zależało mi na tym, żeby każdy z dzieciaków mógł się wypowiedzieć. Co mnie najbardziej chyba zaskoczyło, mam taką uczennicę, która zwykle potrzebuje więcej niż inni czasu na wymyślenie, na stworzenie swojej odpowiedzi i zwykle odpowiadała cichym i niepewnym głosem, a dziś odezwała się pełną piersią, po prostu fragment swojej historyjki opowiedziała i pomyślałam sobie, wow, ale się dziecko zmieniło przez ten czas, pominąwszy fakt oczywiście, że oni dorastają, no bo siódma klasa to jest ten czas, kiedy oni się bardzo zmieniają, szukają siebie, szukają swojej tożsamości, ale z drugiej strony jakiejś takiej pewności, mam wrażenie, nabyła uczennica w trakcie zdalnego nauczania, więc może nie same złe rzeczy miały miejsce na tych online'ach. Zresztą ja jestem spokojna o to, że nie tylko złe rzeczy się tam odbywały. Widzę rozwój moich podopiecznych. Ale tak na dobrą sprawę zaczęliśmy od takiego działania związanego z kartami emocji. Nie wiem, czy znacie grę na emocjach, czyli zestaw symboli tak naprawdę, dzięki którym możemy powiedzieć, tam mamy różne pytania, jak się czułeś w sytuacji, kiedy coś, albo opowiedz o swoich wrażeniach, kiedy spotyka cię taka i taka rzecz. I tutaj wybiera się kartę metaforyczną i znów się opowiada. Te karty gry na emocjach można wykorzystać zupełnie podobnie jak te karty, które sama sobie narysowałam, które przed chwilą widzieliście, ale można też stworzyć z tych kart z gry na emocjach ćwiczenie, w ramach którego
Młodzi ludzie, bajka przyszła też posłuchać, w ramach którego młodzi ludzie będą w grupach tworzyć historyjki dotyczące konkretnej emocji. Można zaproponować takie ćwiczenie, by każdy zespół wylosował tyle kart, ilu jest członków w zespole, żeby ci członkowie zespołu zastanowili się, ile, nie ile, a jakie emocje kojarzą się z wylosowanymi ilustracjami, no bo mogą albo je wybrać świadomie, patrząc na nie, tak jak tutaj widzicie, albo mogą mieć je zakryte i wtedy rzeczywiście losują i nie wiedzą, co wylosowali. No i właśnie, tworzą własną historyjkę. Jak się czuję, kiedy? Kiedy na przykład, nie wiem, kiedy muszę porozmawiać z osobą nieznajomą, albo kiedy trafiam na mur niezrozumienia. To ciekawe doświadczenie, bo każdy z tych młodych ludzi będzie miał inne spojrzenie, ma inny bagaż doświadczeń osobistych, tak? A zatem może mieć inną propozycję, którą będzie musiał zwyczajnie skonsultować z pozostałymi. Co zauważyłam w trakcie nie tylko działań online, ale również tych działań, które miały miejsce już wcześniej. Warto jest dzielić klasę na zespoły nie więcej niż czteroosobowe. Kiedy mamy większą liczbę młodych ludzi w grupie, to jakoś tak się dziwnie dzieje, że najczęściej pracują dwie osoby, a pozostali zajmują się czymś innym, niekoniecznie tym, co trzeba było. W trakcie zajęć online, jeśli już naprawdę zaistniała taka potrzeba, że musieli pracować w grupach większych aniżeli czteroosobowe, choć starałam się do tego nie doprowadzać, to jedyną radą chyba na to, by pracowali wszyscy, było to, aby nauczyciel czy aby prowadzący zaglądał w jakichś odstępach czasowych do każdego z pokoi i kontrolował, co tam się odbywa. W sensie nawet nie o to chodziło, żeby sprawdzać dokładnie merytorycznie, co oni tam wyczyniają, ale żeby wejść i zapytać, jak się macie, czy wszyscy pracują, czy potrzebujecie pomocy, bo to dawało takie poczucie, że okej, jednak warto by było mieć włączoną kamerkę albo chociaż tylko mikrofon i dyskutować na ten temat, który jest naszym zadaniem. W działaniach offline myślę, że ta zasada również się sprawdza. Nie wiem, jak bardzo liczne są wasze klasy. Moje nie są aż tak bardzo liczne. Zwykle jest to około 15-18 osób, ja wiem, to pewnie jest utopia i marzenie dla wielu z was. No ale takie są realia pracy w mojej szkole, a więc mam komfort podzielenia dzieciaków na właśnie takie trzy, maksymalnie czteroosobowe grupy i to jest dla mnie optymalne, bo po pierwsze mam spojrzenie na wszystkie zespoły, a po drugie widzę, jak się ta praca w grupach rozkłada. No tak, to gra na emocjach, ale przecież możemy robić też inne rzeczy. Z emocjami związane są również takie karty, pewnie je znacie. Karty, które dawno, dawno temu poleciła Agata Baj w ramach swojej grupy Myślografia. Karty, które służyły ćwiczeniu rysowania ikon, ale tak naprawdę mogą posłużyć do tego, by znów zająć się pracą w grupach i skoncentrować się na emocjach i na uczuciach. Tutaj z kolei zaproponowałam troszkę inne zadanie. Nie przedstawcie scenkę, która będzie obrazowała, jak się czujecie, czy w jakiej sytuacji odczuwacie określone emocje, ale to było zadanie polegające na tym, żeby podzielić stany emocjonalne na te, które są dla nas przyjemne i nieprzyjemne. A przy okazji rozmawiam z uczniami na temat tego, że tak naprawdę każda z emocji jest ważna i potrzebna. I znów możemy spróbować podzielić dzieciaki na małe zespoły. Tych kart jest na tyle dużo, zresztą na marginesie tam jest napisana strona, z której można je pobrać. Zaraz spróbuję wam ją wpisać. Albo po prostu ją podrzucę na Facebooku i do filmiku na YouTubie.
Tych emocji jest na tyle dużo, tych kart jest na tyle dużo, że można je spokojnie podzielić tak, by każdy z zespołów miał nad czym pracować i wcale nie będą się powtarzały. Co ciekawe, kiedy przeprowadziłam to zadanie kiedyś z moją klasą, podczas właściwie zebrania z rodzicami, wtedy, kiedy te zebrania jeszcze się odbywały, zorganizowałam takie spotkanie, w ramach którego rodzice razem z uczniami rozwiązywali rozmaite zagadki, ale też pracowaliśmy właśnie nad emocjami. Trzeba było się zastanowić, co jest dla nas przyjemne, co jest dla nas nieprzyjemne. Pojawiła się karta z napisem wzruszenie. I ja chyba nigdy nie zapomnę refleksji, która się pojawiła. Może jednak teraz. Tak, zaraz spróbuję dokopać się do tego, jak nazywał się twórca tych kart. Gapaya. Nie przygotowałam sobie wcześniej linku. Natomiast, no właśnie, pojawiło się wzruszenie i jeden z uczniów powiedział: mnie się zawsze wzruszenie kojarzyło z pozytywną emocją. To znaczy, wzruszam się w momentach, które są dla mnie w jakiś sposób miłe. Tak to zawsze odczytywałam, ale rozmowa z uczniem doprowadziła do tego, że zastanowiłam się, bo on powiedział: wie pani co, a dla mnie wzruszenie wcale nie jest miłe. Ja się nie lubię wzruszać, wstydzę się tego. I wtedy sobie pomyślałam, jak bardzo czasem różnimy się w naszych osądach sytuacji, jak to, co dla jednego jest miłe, dla innego wcale nie musi takim być. Pomyślałam sobie wtedy również, że okej, dlaczego to wzruszenie dla mnie jest miłe, a dla kogoś innego nie jest? I doszłam do wniosku, że cóż nam się dzieje, kiedy się wzruszamy? Ano, kiedy się wzruszamy, najczęściej jest tak, że mogą nam płynąć łzy, że możemy nad sobą nie do końca panować, że dajemy się porwać takiemu stanowi, który nie do końca jest, no właśnie, przez nas kontrolowany, o ile w ogóle jesteśmy w stanie kontrolować emocje. I pomyślałam sobie właśnie wtedy, że być może ten uczeń nie lubi tego, nie lubi pokazywać swoich emocji najzwyczajniej w świecie, dlatego wzruszenie jest dla niego trudne. Słuchajcie, udało mi się znaleźć link do dysku, na którym znajdziecie karty emocji do druku. Więc macie go na czacie, wrzuciłam. Dajcie znać tylko, czy działa. Dajcie też znać, czy znaliście wcześniej te karty emocji. Wiem, że one funkcjonują i w języku polskim, zostały przetłumaczone, ale również w języku angielskim, jeśli się nie mylę. Gdybyście chcieli zobaczyć, co jeszcze można zrobić z kartami emocji, to ja chyba kiedyś popełniłam taki wpis na temat kart emocji. I może ten wpis będzie dla Was w jakiś sposób inspirujący. Teraz o tym pomyślałam. Zerknijcie, może to będzie dla Was ciekawym rozwiązaniem, może będziecie chcieli je wykorzystać w ramach zbliżających się powrotów do szkoły i tego by właśnie zapytać naszych uczniów, jak się czujesz. Wybierz kartę, która będzie to obrazowała. To jest trudne. Zresztą rozmawianie o emocjach w ogóle jest nieproste, bo i my dorośli nie lubimy tego robić z różnych względów, a co dopiero młodzi ludzie. Powiedziałam Wam o kartach emocji, powiedziałam Wam o tych kartach, które sama narysowałam. Ale taką historyjkę można opowiedzieć również na podstawie na przykład zdjęć. No właśnie, wiecie już o tym, że kiedyś nie miałam kart Dixit, a zawsze chciałam mieć takie karty metaforyczne. Więc pewnego roku na wakacjach postanowiłam, że przygotuję sobie serię zdjęć z ludzikami Lego w roli głównej. I te moje ludziki ze sobą wszędzie nosiłam. Aranżowałam im rozmaite, jak widzicie, sytuacje. Budowały szałasy, zmagały się z jakimiś patykami, robotami, targały szyszki, kamienie oraz chowały się pod winą orzecha. Nie wiem, czy słyszycie, ale moje dziecko, które jest uczestnikiem biernym tego webinaru, krzyczy: ja się też bawiłam, ja też ustawiałam ludziki. To prawda. Mieliśmy
rodzinną zabawę, tak, i dzieci również robiły zdjęcia. I takie zdjęcia z ludzikami zabrałam potem do szkoły. I pracowaliśmy na różne sposoby, angażując w to cały zespół. Bo na przykład w jednej z historii było tak, że no właśnie, tak, ludziki bawiły się jeszcze z Brandą, muszę odpowiedzieć mojemu dziecku, wybaczcie, praca w home office już chyba u wszystkich zagościła na dobre i wszyscy członkowie rodziny są zaangażowani w tę pracę, puszczam, że u was podobnie. Zatem, przepraszam, ale teraz nie mogę. Zatem, no właśnie, ludziki. Było tak na przykład, że podobnie jak z kartami, które widzieliście na początku, trzeba było opowiedzieć historię, która miała miejsce w oparciu o wylosowaną kartę. Tak tutaj mieliśmy ludzika i trzeba było opowiedzieć, co się temu ludzikowi przydarzyło. Trzeba było stworzyć na przykład jakiś plan wydarzeń. No i znów było tak, że każdy w grupie miał swoje zdjęcie i miał o tym zdjęciu coś opowiedzieć. Pamiętam, że robiliśmy takie ćwiczenie, w myśl którego trzeba było nie tylko opowiedzieć historię, czyli stworzyć spójny ciąg wydarzeń, czy też logicznie poukładać jakieś wydarzenia, kierując się przyczynowo-skutkowym ciągiem, ale trzeba było również stworzyć zdania pojedyncze, rozwinięte. Czyli równolegle ćwiczyliśmy tak naprawdę tworzenie opowieści, czyli jakieś tworzenie logicznego ciągu, kreatywność i zdania pojedyncze rozwinięte. Później te zdania pojedyncze rozwinięte podlegały rozkładowi, tworzyliśmy do nich wykresy, a dobrze się bawiliśmy. Tak, jak widzicie, córka moja was serdecznie pozdrawia i postanowiła dołączyć do tego webinaru. Dawno jej nie było, już zapomniała, jak to jest przed kamerką, ponieważ teraz uczestniczy w swoich lekcjach offline. Nie zapomniałam. A jakbyś mogła troszeczkę już teraz posiedzieć i popatrzeć. Popularnie, ja przypominam tylko, że większość dzieci chce być youtuberami. Tak, większość dzieci chce być... A, moja córka chce być nauczycielem, nie wie co mówi, jeszcze zdążę jej to wybić z głowy. To fantastyczne, na pewno mnie słyszy, więc ja to powiem. Były badania i słuchajcie, youtuberzy i influencerzy w Polsce niestety nie są wiarygodni, tak więc lepiej być nauczycielem, mimo wszystko jesteśmy póki co bardziej wiarygodni niż ci panowie z ekranu. Ja się tylko zastanawiam, Sylwestrze, jak długo jeszcze my nie będziemy tymi panami i paniami z ekranu, wiesz, jak długo nauczyciele nie przeniosą, nie postanowią przenieść się do jednak mediów społecznościowych już na dobre, nie tylko na Facebooka czy Instagram, ale też na YouTube'a. Myślę, że tu Dawid by nas wspomógł i wsparł swoim dobrym słowem i doświadczeniem. Ja mam nadzieję, tylko tak dodam, że przynajmniej część tych rzeczy, które wykorzystaliśmy w trakcie edukacji zdalnej, zostanie z nami. I chociażby z tego ekranu będziemy do naszych uczniów czasami przemawiać, na przykład podrzucając im filmiki, czy stosując lekcję odwróconą. No ale tu moglibyśmy zrobić zupełnie inny webinar. Zupełnie nowy webinar na ten temat. Dokładnie. Tak więc znikam, nie przeszkadzam. No, jeszcze tylko 3 minutki, a właściwie 5. Zapomniała dodać, że nauczycielem takim jak mama. Wiecie co, nie wiem czy takim jak mama, niemniej uczestnicząc czasami w moich lekcjach, to będzie krótka anegdota, mówiła, twoi uczniowie to mają z tobą dobrze. Ja nie wiem, czy mają ze mną dobrze, trudno mi to ocenić z tej strony ekranu. Trzeba byłoby zapytać moich uczniów, czy oni są zawsze tacy zadowoleni. Wracając do tych zdjęć, to rzeczywiście jeden z pomysłów był taki, by układać historię z tymi zdaniami pojedynczymi, potem bawiliśmy się w rozkład logiczny, coś poleciało, okej. Ale było też takie zadanie, w ramach którego uczniowie mieli wybrać sobie zdjęcie i wymyślić, co to za lektura, czyli trochę inaczej, ale mieli też, no właśnie, odnieść się i to nieustające ćwiczenie kreatywności, to wychodzenie z szuflady, gdzieś poza schemat, po to, żeby lepiej, sprawniej, szybciej móc łączyć kropki, zwyczajnie, bo nie chodzi o to w dzisiejszej szkole, by nasi uczniowie potrafili strzelać z rękawa wiedzą,
bo tę wiedzę każdy z nas ma na wyciągnięcie ręki. Raczej chodzi o to, by wiedzieli, gdzie znaleźć i by potrafili łączyć ze sobą kropki, łączyć, kojarzyć fakty. Do tego oczywiście potrzebne jest pewne repozytorium podstawowych wiadomości, tego nikt nie zamierza kwestionować, ale jednak to kojarzenie, wychodzenie poza schemat jest bardzo, bardzo ważne i myślę, że powinniśmy na tym się koncentrować. No dobrze, kiedy już praca w grupie, kiedy praca ze zdjęciami, kiedy praca z emocjami, nie mogło zabraknąć kostek Story Cubes. Doskonale wiecie, że jestem ich fanką, myślę, że jeśli nie wiecie, to się właśnie dowiedzieliście. Sądzę też, że wszyscy znacie kostki Story Cubes. W najprostszej wersji wygląda to tak, że rzucamy bądź jedną kostką, bądź wszystkimi i najzwyczajniej w świecie opowiadamy historię, czyli trochę to, co myśmy zrobili dziś na początku czy w trakcie warsztatu w oparciu o narysowane przeze mnie karty, to samo możemy zrobić w oparciu o kostki Story Cubes. Czy to będą te Story Cubes, które widzicie na ekranie, bez względu na to, który zestaw wybierzemy. Czy będą to jakiekolwiek inne kostki narracyjne, czy takie Steigera, czy takie które są kostkami tematycznymi, to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Równie dobrze te kostki znów mogą przygotować wasi uczniowie, na wydrukowanych sześcianach narysować, przykleić, zaprojektować, wydrukować i posługiwać się swoimi. Może to być równie dobrze aplikacja w telefonie, która będzie losowała obrazki. Na podstawie tychże obrazków tworzymy pewną opowieść. No i cóż, i można albo tworzyć opowieść zupełnie kosmiczną, albo można spróbować tworzyć na przykład rozprawkę. I wtedy losujemy kostki i szukamy argumentów, które będą się w jakiś sposób z naszymi kostkami wiązały. Asekuracyjnie zasłaniam klawiaturę, gdybyście zastanawiali się, czemu teraz macham rękoma, ponieważ postanowił mój czarny kot tu przejść. Co prawda dziś nie 13, ale przed to tym, bajka. Że coś tak, nie czarny kot, tylko bajka, w obawie przed tym, że coś mi tutaj poklika i nie będę umiała tego odklikać, muszę się zabezpieczyć. Znacie, prawda, Story Cubes? Wiecie, jak się nimi posługiwać, co można z nimi robić, co to za aplikacja z obrazkami? Story Dice, z tego, co się orientuję, z tego, co pamiętam. Już wam napiszę na czacie, jak się ta aplikacja nazywa. Konkretnie, żeby wam nie umknęło, ale jakżeż, teraz się okaże, że ja nie mam tej aplikacji, a miałam ją jeszcze wczoraj przed aktualizacją systemu. Wiecie co, jednak telefony to są złośliwe bestie i postanowiły się, ale nie krzycz, i postanowiła się aplikacja wyaplikować, tak, ale to nic, zaraz ją znajdę, w ogóle się nie zamierzam tym denerwować. Niemniej, rzeczywiście miałam taką darmową aplikację, w której potrząsało się po prostu telefonem i dostawaliśmy obrazki. 9. O jest. Ciekawa to jest historia, dlaczego mi się to. Już wam piszę na czacie, jak się nazywa aplikacja. Bardzo ciekawa historia, że akurat postanowiła się, wystraszyłam się, że postanowiła się, dziękuję, ale tutaj, aha, dziecko się pobawiło, paską zrobiło, znajdź telefon, naprawdę, cieszę się i raduję, że wróciliśmy do szkoły, serio. Nie mam takich atrakcji na co dzień. Dobrze, żeby nie przedłużać naszego spotkania, bo godzina dobiega końca, a ja czuję, że już dopada mnie rozproszenie w postaci mojego dziecka i nieco zmęczenie. Myślę, że wy również jesteście zmęczeni. Na sam koniec Dixit, karty metaforyczne. Te, które widzicie, to są karty udostępnione przez firmę Rebel. Z tego czasu wrzuciłam wam na czacie Rebel.com, nie, dziękuję. Swego czasu udostępnili pakiet gier, po prostu, zwyczajnie, za free, na wolnej licencji do wykorzystania takiego domowego, czy tak, do wykorzystania niekomercyjnego, tak? Więc można było sobie wydrukować pakiet kart. One, to nie jest komplet, ale wystarczająca liczba do tego, żeby popracować z uczniami. No właśnie,
Wydrukowałam, zalaminowałam i mam. Oprócz Dixit, zdaje się, udostępnili również podstawową wersję Double. Nie pamiętam, co jeszcze. Te dwie gry mnie bardzo interesowały, bo je lubię i były mi potrzebne. I co zrobić z takimi kartami metaforycznymi? Znów można opowiedzieć historię, można odnieść się do jakiejś sytuacji, można szukać lektury, można pisać zdania. My dziś po prostu z takimi kartami, ze znaczkami mówiliśmy o tym, czego oczekujemy po powrocie do szkoły. A uczniowie wybierali sobie swój symbol i mówili, czego oczekuję od zajęć szkolnych w najbliższym czasie. Jak chciałabym, żeby te zajęcia wyglądały, jak chciałabym, żeby one przebiegały. Uczniowie pojedynczo się wypowiadali, ale każdy mógł zadawać pytania. Przy okazji porozmawialiśmy też o planach na wakacje. To jest ten moment, w którym można zadawać pytania. Minęła godzina, więc powoli zwijamy się do końca. Ty, Sylwek, jesteś. Jeśli macie pytania, to myślę, że teraz na czacie można je zadawać. Mamy jeszcze minutę. Ja się podłączę do tego Dixita, jako właściciel Dixita, że jeżeli rzeczywiście szukacie na przykład karty do użycia w szkole, tak, czy na lekcjach, słuchajcie, na AliExpress można znaleźć tańsze wersje Dixita. I no to akurat tak, one różnią się rozmiarem, więc do oryginalnego Dixita ten rozmiar nie pasuje, ale do wykorzystania takiego szkolnego jak najbardziej, słuchajcie, i jest to ułamek ceny oryginału. Takie potwierdzam, też mam, jedne mam wydrukowane, a drugie właśnie mam zamówione z AliExpress. Dixit, dodatek ze snami, coś w tym stylu. Mam. Pytań nie ma, brak. Więc tyle. Dziękuję Ci, Sylwestrze. Ten czas chyba na ankietę. Wszyscy wiedzą, słuchajcie, więc ja udostępniam zarówno na Facebooku, jak i tutaj dla Was ankietę. Bardzo będziemy wdzięczni oczywiście za wypełnienie. Po wypełnieniu ankiety lub nie, tam później pojawia się link do certyfikatu za dzisiaj. No już. I tak, ja się jak zawsze nie zawodzę, no tak, więc w towarzystwie. To jeszcze ktoś, tak, w towarzystwie. Ja chciałem powiedzieć, że ja się zawsze zamykam, żeby mój kot mi nie chodził po komputerze. Ech, to nie jest takie proste, wiesz, bo co ja zamknę te drzwi, to któryś z moich dzieci postanowi akurat teraz przejść. To nic, że na drzwiach jest kartka nie wchodzić, przywieszona jeszcze w trakcie zdalnego nauczania, to nie do końca u nas działa. Poza tym ten kot strasznie miauczy pod drzwiami, więc już lepiej tu asekurować, aniżeli ona ma miauczyć, naprawdę, serio. Nie wiem, czy twój kot też miauczy. Właśnie miauczy, natomiast mój kot miauczy, jak chce jeść. Ale mój kot ma to szczęście, ale uwaga, wszyscy, którzy mają kot, pewnie zaraz mnie zjedzą, że mój kot jest kotem wychodzącym. Tak więc wow. Mój kot sobie wychodzi sobie często wieczorami na miasto, znaczy się na ogród i do sąsiadów. Ja mieszkam na przedmieściach, więc to jest tak, że o tej godzinie jakby jedno auto na dwie godziny przejedzie, tak? Więc tutaj jest bezpiecznie i tak sobie praktycznie od urodzenia sobie wychadza. Na szczęście nic mu się jeszcze takiego nie stało. I to też mu moja dobrze wychodzi robi, na balkon, ale na drugim piętrze to założyliśmy siatkę, bo jakby wyszło, to mogłaby bardzo jednak dobrze. Nie moja koleżanka ma siatkę na czwartym piętrze, bo też ma kota i też chce, żeby koty wychodziły na balkon, tak wietrzyły się. Słuchaj, może kiedyś zrobimy taki webinar o jakby wykorzystaniu zwierząt na lekcjach, jak w pracy terapeutycznej. Tak, siedzi Kornelka i mówi o kotach, zróbcie webinar. Tak, ty weźmiesz kotę, ja załatwię jeszcze ludzi, którzy mają terapię alpakami ode mnie z okolicy, tak właśnie, jak ktoś szuka, to też ostatnio, jak wiele osób w pandemii potrzebują wsparcia, bo jednak utrzymanie alpak jest dość kosztowne, a nie mogą teraz świadczyć swoich problemów, to tak jako ciekawostkę. Ale wiesz co, chyba ruszają powoli wycieczki, bo właśnie w szkole mojego dziecka
Jest propozycja, by jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego wybrali się właśnie do Alpak Morzysz. O, to świetnie. U nas mamy takie odgórne zarządzenie, czy zarządzenie to jest za dużo powiedziane. Odgórna sugestia pani dyrektor, żeby 1 czerwca nas nie było w szkole, tylko żebyśmy byli na wycieczkach. To miło. Takich bliskich, nie to, że od razu jedziemy gdzieś do Nerdzilandii czy gdzieś, natomiast takich bliskich gdzieś tam w rejonie lub w województwie, żeby właśnie z dzieciakami wyjść. Jakby na to nie patrzeć, Asia, ja jako ten z podstawówki, słuchaj, 25, 6, 7 to są egzaminy, później weekend, a później Dzień Dziecka i Boże Ciało, więc To praktycznie prawda. my nie mamy nawet kiedy już uczyć, to już teraz można chodzić na wycieczki, tak jak Beata pisze, piątek, pierwszy dzień szkoły u dziecka zdążyli zaplanować już dwie wycieczki. Znaczy to też bardzo dobrze. Ja chciałem powiedzieć tak chyba na koniec, już też w temacie tego, że ja sobie postawiłem za cel dzisiaj w klasach starszych, bo w młodszych jednak miałem normalnie lekcje, że tam się już widujemy od miesiąca prawie, że natomiast w klasach starszych postawiłem sobie za cel praktycznie nie przeprowadzić żadnej lekcji normalnej angielskiego, co mi się Ja udało. nie wiem, co to jest normalna lekcja, więc będę prowadzić takie lekcje jak zazwyczaj. Tak. No ale wiesz, ja tak postawiam, że w ogóle nie będę uczył dzisiaj angielskiego. O, i może tak. Okej. Tak, żeby tego O, ale pierwszego widzisz, dnia. czytam też, że u niektórych jest zakaz wycieczek, po prostu zwyczajnie, tak? I nie wiadomo, z czego to wynika, ale no cóż, co kraj, to obyczaj chyba, co szkoła, Ale to niezwyczaj. wycieczka wycieczką, ale zawsze, ja powiem tak, zawsze można iść na spacer. W celach edukacyjnych. To już nie jest wycieczka, tylko po prostu wyjście ze szkoły. I to nawet lepiej, bo nie siedzimy w tej przestrzeni, nie huchamy na siebie, prawda? Trzeba Dokładnie. szukać pozytywów. Moja 8. klasa nawet, słuchajcie, dzisiaj specjalnie chcieli iść na WF-ie właśnie z panią na spacer i my jesteśmy, o, upadało. Nie, to u mnie w Świętokrzyskim było dzisiaj przepięknie, tak więc U mnie było też, słoneczko do do czasu, kiedy południa. wracałam do domu, wtedy padało. Ja nawet obudziłem się rano i chciałem powiedzieć, że to jest złośliwość losu, bo jak weekend się kończy i zaczyna się tydzień, to oczywiście robi się pogoda, bo wczoraj padało. A widzisz, a u nas nie za bardzo. Tak więc, Kończymy słuchajcie, powoli bardzo, chyba. tak, bo my to Tak, jeszcze możemy moglibyśmy gadać i sobie gadać. gadać z godziny i tak dalej, natomiast nie chcemy was trzymać. Słuchajcie, dziękujemy wam bardzo za dzisiaj. Miło nam było jak zawsze. Śledźcie profil fundacji, tak będziemy informować, słuchajcie, o dalszych webinarach i dalszych krokach. Może się coś uda, nawet wakacje zorganizować, bo cały czas czekam na wyniki pewnego projektu. Natomiast gorąco was zapraszam w przyszły poniedziałek, słuchajcie, Monika Kapuśniak, bo taka mała zamiana była, ja w sumie nie powiedziałem o tym, nie wiem, czy wiecie, zamieniliśmy, Asia miała być za tydzień, natomiast Monika ostatnio przyjmowała drugą dawkę chipa od Billa Gatesa, tak więc stąd po prostu. Monika, za tydzień. Co tydzień. Dokładnie Pełni sił. z aplikacją TeacherMate. Kto śledzi Monikę, to czy mają znajomych, to być może już widzieliście, że po zaszczepieniu się Monika przyciąga magnesy neodymowe do siebie i to w sumie nie wiem, jak to jest zrobione, tak jest, ale to Może może. tą aplikacją, może aplikacją już będzie, wiesz, za pomocą wzroku tylko, tak? To ta AstraZeneca Usługiwała chyba ma się. takie po prostu może jakieś magnetyczne czy Wiesz coś. co, do mnie się nic nie przykleja, też Ale jakoś. próbowałaś po drugiej dawce Astry? No tak, a jakżeż, zainspirowana Moniką, a tu nic. Nic. Kurczę. Ja nie próbuję, bo Taki ja los. bym, bo ja jestem ten od Pfizera, tak więc na mnie raczej nie zadziała. Ale to bardzo ciekawe było. Chyba, że Monika po prostu gdzieś została namagnesowana. Przez jakiś magnetyczny spojrzenie nieznajomego w autobusie albo coś w tym W stylu. przyszłym tygodniu się dowiecie, przypuszczam. Dokładnie, zadamy to pytanie Monice. Tak więc słuchajcie, jeszcze raz dziękujemy. Kto nie zdąży wyłapać ankiety, to może tak już na koniec końców Ctrl V, jeden ze skrótów. I mam Trzymajcie nadzieję, się tak, i do widzimy się zobaczenia. za tydzień.